Jaki makaron wybrać? Rady dietetyka. Całkowita rezygnacja z węglowodanów w diecie jest szkodliwa dla zdrowia. Makaron jest trzeba, ale nie każdy. Podpowiadamy, który rodzaj makaronu wybrać, aby posiłek był smaczny i zdrowy. Rodzaje makaronów, najlepiej kupować makaron z tak zwanej pszenicy durum, jest twardy, ciemniejszy od zwykłego. Produkowany wylacznie z maki i wody to różne makarony sprowadzane z krajów basenu Morza Śródziemnego. Makaron z maki pszennej, Polski jest jasniejszy i zawiera również jajka. Jaki makaron powinny wybierać osoby na diecie? Najzdrowszy jest oczywiście makaron pełnoziarnisty. Stanowi doskonale źródło witamin grupy B, magnezu, cynku i zelaza. A tak ze ma mniej kalorii, za to więcej blonnika. Szczególnie godny polecenia osobom mającym problemy z zaparciami i tusza jest makaron gryczany, niestety, wielu osobom on zwyczajnie nie smakuje. Pamiętajmy, że dobry makaron, twardy, z pszenicy durum, nie może kosztować malo, warto zainwestować w ten droższy, na przykład w loski. Gotujemy go oczywiście al dente. Na rynku dostępne sates makarony z dodatkiem zdrowego amarantusa, warto zwrócić na nie uwagę. Amarantus jest polecany szczególnie osobom aktywnym, chcącym prowadzić zdrowy tryb życia. Makaron własnej roboty innym sposobem na zjedzenie zdrowego makaronu jest jego samodzielne przygotowanie. To wcale nie jest trudne. A dodatkowo można dodać do niego wybrane produkty urozmaica jace smak przygotowywanej potrawy. Aby przygotować domowy makaron potrzebne są, maka pszenna maka razowa jajko ciepla woda szczypta soli, opcjonalnie jajko, opcjonalnie szpinak, opcjonalnie drobno posiekane suszone pomidory, opcjonalnie przygotowanie krok po kroku. Makę pszenna i zetnia należy przesiadz do miseczki w proporcji 1 2, 1, dodać do niej jajko i szczyptę soli, opcjonalnie. Jeżeli chcemy zrobić makaron smakowy dodajemy również suszone pomidory albo rozdrobniony szpinak. Całość należy powoli rozrabiać dodając stopniowo letnia wodę, która zapewni miękkość wyrobu. Gotowe ciasto trzeba cienko rozwalkować i pokroić na drobne niteczki w zależności od tego, jaki makaron chcemy uzyskać. Tak przygotowany makaron należy następnie wrzucić do gotującej się wody z dodatkiem oleju, aby makaron się nie sklejał. Gotujemy jeszcze przez minutę od czasu, gdy wypłynie on na powierzchnię. Tak przygotowany makaron jest już gotowy do spożycia.